Rafał Szlaga, witam Państwa serdecznie ze stadionu przy ulicy Gliwickiej. Zapraszam na mecz 24. kolejki drugiej ligi. ROW Rybnik podejmuje dzisiaj przed własną publicznością błękitnych Stargard. 15 Janpei Shimura, numer 17 Adrian Kwiatkowski, numer 20 Jakub Szrek, numer 7 wystąpi Marek Krotofil, numer 8 Mateusz Mazurek, 11 to Dominik Zawadzki. I zbyt szybko bieg na połówkę. Na gości jeden z graczy z Rybnika. Nie umknęło to uwaz arbitra. Zmierzają w pole karne Janik oraz Krotofin. Dwaj świetnie grają głową. Jest tam również Bojdys. I do Krotofila. Krotofil uderza. Posłał jednak futbolówkę tuż obok lewego słupka. Jak zakończy się ta akcja? Uderzenie i nad bramką poszybowała futbolówka po tym strzale Krystiana Sanockiego. Bojdys. Teraz przypadkowe zagranie ręką Wasiluka. Poślizgnął się Wasiluk przed własnym polem karnym. Upadając dotknął futbolówki. Konkretnie Wasiluk. Dobre podanie. Rostkowski ma trochę miejsca. Przerzuca piłkę na prawą flankę. Jeszcze ruszył do niego Rostkowski, ale niczym cię nie podążył za nim Brzeziński. Dalekie podanie w pole karne. Okazja! I nie udało się wykończyć tej akcji celnym strzałem. Jeszcze był tam na pozycji. Spalony gracz ROW Rybnik. Nic z tej akcji nie wyszło. A sędzia Tomasz Białek gwiżdża po raz ostatni w pierwszej części tego meczu. Jak na razie po 45 minutach gry ROW Rybnik remisuje bezbramkowo z błękitnymi Stargard. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby pozostać z nami. Już za kilkanaście minut rozpocznie się druga część tego spotkania. Bukowiec w parterze dokładnie zagrał piłkę, teraz przerzut na lewą flankę. Strzał na bramkę i musiał przenieść się piłkę nad poprzeczką. Mariusz Rzepecki. Dobra, a próba ROW Rybnik. Brychlik. Brychlik dośrodkowuje, Krotofil, okazja i gol! 1-0 dla ROW Rybnik, bramka praktycznie zdobyta z niczego. W tym koszczu, przyznam się Państwu szczerze, nie wiem do końca, kto strzelił tego gola, ale wygląda na to, że gratulacje. Odbiera Bojdys, czy to jest Bojdys? Poczekajmy na potwierdzenie. Tak, Michał Bojdys trafia do siatki. Krotofil. Sędzia uznał, że przekroczył przepisy, a w tej sytuacji jeden z rybniczan. I w końcu pojawi się na boisku Szymon Jary. Jeszcze dośrodkowanie w pole karne. Janik przekroczył przepisy. Zdaniem arbitra Przemysław Brzeziański, najskuteczniejszy gracz błękitnych Stargard. I koniec! Po raz ostatni gwizdze w tym meczu Tomasz Białek. Szalona radość w ekipie ROW Rybnik. Rybniczanie w meczu 24. kolejki drugiej ligi pokonali po bramce Michała Bojdysa z 78. minuty błękitnych Stargard 1-0. Już Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia. Do zobaczenia i do usłyszenia.